Dzień dobry. Miałam powiedzieć, dzięki za cierpliwość. Dzięki. Nie, tutaj rozumiem. Ciekawa rozmowa z panem przewodniczącym. No, ciepło się zrobiło, już dobrze, bo rozmawialiśmy troszkę o pewnej imprezie. Ja nie byłem na żadnych imprezach, nic nie wiem, nic nie widziałem, nic nie słyszałem. No ale jaki chyba tam trochę pan komentował całą sytuację, gdzieś tam widziałem. No, gdzieś tam skomentowałem. Okej, dobra. Zostawiając to, bo przed sekundą skończyliśmy rozmowę z panem przewodniczącym na temat czwartej fali, więc może od tego sobie zacznijmy. Czy ten podział potencjalny na regiony, o których no gdzieś tam już coś mówi minister zdrowia, no bo lockdown teoretycznie, bo w praktyce zobaczymy, tak, nie wchodzi w rachubę, więc prawdopodobnie te miejsca najmniej wyszczepione z największą liczbą osób, które chorują, gdzieś tam jakoś odcinane od świata będą. Czy to jest dobry kierunek i dobre rozwiązanie? Czy jednak upieramy się przy tym, ja nie mam nic przeciwko, że jednak zaszczepieni, no niestety, mają swoje prawa, niezaszczepieni mają swoje prawa. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, aby promować tych, którzy są odpowiedzialni i nagradzać tych, którzy są odpowiedzialni, którzy nie tylko chcą chronić swoje życie, swoje zdrowie i swoich bliskich, ale także no, być częścią odpowiedzialną społeczeństwa i chronić po prostu zdrowie publiczne. I jestem gorącym zwolennikiem tego, co zrobiono na przykład we Włoszech czy we Francji. Jeśli chcesz wejść do restauracji, jeśli chcesz wejść do teatru, na basen czy do komunikacji publicznej, wykaż się certyfikatem, pokaż, że jesteś odpowiedzialny. To nie jest karanie niezaszczepionych, to jest promowanie i nagradzanie tych, którzy są odpowiedzialni. Natomiast jeśli chodzi o ten podział Polski na te regiony, powiedzmy z obostrzeniami i bez, no wydaje się, że to może być po prostu naturalna konsekwencja. No, jeżeli mamy sytuację, w której województwo dolnośląskie jest wyszczepione w 50 czy 60%, a mamy Małopolskę, Podkarpacie czy Lubelszczyznę, gdzie to wyszczepienie jest na poziomie 20%, to no, nie można zamykać oczu i nie można pozwalać na to, żeby to się po prostu rozprzestrzeniało. Więc to będzie naturalna konsekwencja. To nie jest tak, że my chcemy czy nie chcemy. To będzie naturalna konsekwencja decyzji podejmowanych przez tych mieszkańców tych regionów. Po prostu. Pojawiają się już w Polsce... Znaczy w Polsce pewnie też, ale w Warszawie czytałam ostatnio o jednej z restauracji, bez wymienienia nazwy, która zdecydowała się na wpuszczanie tylko zaszczepionych. No i oczywiście hejt się polał i nienawiść i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się właśnie, co by się działo, jeżeli faktycznie rząd, znaczy tego nie zrobi, tak jak rozmawiamy pewnie, ale jednak zdecydował się na ten wyraźny podział i na wprowadzenie takich obostrzeń, że miejsca publiczne dostępne tylko dla zaszczepionych. Chyba sobie nie chce na to pozwolić ze względów, no wiemy jakich. Znaczy no, każdy odpowiedzialny rząd musi dbać o zdrowie społeczeństwa i jeśli chodzi o tę restaurację warszawską, też o niej słyszałem, popieram takie działania. Byłem w Portugalii, byłem we Włoszech niedawno. I tam po prostu to jest, czy w Hiszpanii, to są rzeczy naturalne. Przed każdym wejściem do każdej knajpy, restauracji, kawiarni czy innego publicznego miejsca w sposób naturalny każdy pokazuje, mieszkaniec czy obywatel pokazuje swój certyfikat i nikt z tym nie dyskutuje. Więc nie rozumiem, czym różnią się Włosi od Polaków. Mamy takie samo zdrowie, mamy taki sam, że tak powiem, układ fizjologiczny i tak samo reagujemy na choroby, więc... Uważam, że każdy odpowiedzialny rząd powinien podejmować radykalne decyzje w momencie, kiedy trzeba zadbać o bezpieczeństwo państwa. Jeśli ktoś cofa się przed płaskoziemcami, jeśli ktoś cofa się przed antyszczepionkowcami, to znaczy, że igra ze zdrowiem publicznym i igra ze zdrowiem współobywateli i nie nadaje się do rządzenia, bo rządzenie to jest nie tylko zdobywanie punktów politycznych, robiąc miłe i fajne rzeczy, ale także podejmując radykalne czy ważne decyzje, które mogą uchronić i gospodarkę, i zdrowie ludzkie i w ogóle funkcjonowanie społeczeństwa. Panie redaktor, ja nie chcę powrotu do tego, co było rok temu, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach, kiedy siedzieliśmy na kanapach, kiedy nie mogliśmy spotykać znajomych, kiedy nie widzieliśmy naszych rodziców, bliskich, dziadków przez wiele miesięcy. Sam nie widziałem swojej mamy prawie przez rok, bo jest po 70. Ja tego nie chcę, dlatego się zaszczepiłem, dlatego zaszczepiła się moja mama i się odwiedzamy i się widzimy. I to są normalne relacje społeczne. I oczekuję od rządu, że te normalne relacje społeczne, rodziny będą chronione przed takimi osobami jak, nie wiem, Anna Siarkowska z PiS-u, która ostentacyjnie siada na sali sejmowej bez maseczki, jest wyrzucana za każdym razem przez panią marszałek, bo to ona i jej
koledzy czy koleżanki powodują, że za chwilę będziemy mieli znowu Polskę zamkniętą. No tak, ale też mogą pojawić się głosy tej drugiej strony, że a co z moimi, co z moją wolnością obywatelską, wolnością osobistą? Chcę normalnie też funkcjonować, nie, mam do tego prawo. Wolność jest świętością w demokratycznym państwie, ale moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność, czyli życie, zdrowie i dobre funkcjonowanie innego człowieka. Wolność nie daje prawa, wolność nie jest wolnością do zabijania i do zarażania. Wolność jest, wiąże się z odpowiedzialnością. Więc jeśli ja chcę korzystać ze swojej wolności w sposób odpowiedzialny i nie chcę na przykład pani redaktor niczym zarazić, to wsiadając do tego samochodu mam świadomość, że się zaszczepiłem kilka miesięcy temu. Rozumiem, że pani redaktor też. I jesteśmy w porządku. Wczoraj jeszcze przeciwko grypie nawet. No to brawo. Więc jesteśmy w porządku wobec siebie, prawda? Nigdy nie kupię takiego argumentu, że nakazywanie dbania o zdrowie społeczne jest ograniczeniem wolności. No przepraszam, ale 20 czy 30 lat temu, kiedy nasi rodzice brali nas jako małe dzieci do przychodni i szczepili nas na, nie wiem, odrę, polio i tężca i inne rzeczy, no nikt nie robił z tego jakiejś afery. No dzisiaj nagle ktoś próbuje odcinać kupony polityczne, budować swoją pozycję polityczną na wzbudzaniu jakichś teorii spiskowych i sączeniu społeczeństwu jakichś dziwnych teorii o zamachu na naszą wolność. Nie. Wolność to odpowiedzialność. Musimy się szczepić. Jeśli nie, musimy być także gotowi ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Wolność to podstawa i dla wielu pieniądze to podstawa, no bo pieniądze potrafią być argumentem, które są w stanie najbardziej zatwardziałych zwolenników albo przeciwników czegoś przekonać. No i właśnie, sejmiki wojewódzkie, samorządy wycofują się z tak zwanych uchwał anty-LGBT, mówiących o strefach wolnych od LGBT. No bo ten argument finansowy się tu pojawił, no i okazuje się, że jest to argument, który do nich przemawia. Tak, tak. No to jest oczywiście wczoraj Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchylił tę uchwałę. Trzeba się z tego cieszyć, tylko to jest taka gorzka radość. To, że w ogóle dyskutujemy dzisiaj o tym, że jakiś sejmik uchyla antyludzką uchwałę, no jest jakąś aberracją w XXI wieku, w 2021 roku. Te uchwały, zresztą to nie jest do końca taki sukces, bo wczoraj na przykład województwo łódzkie nie zgodziło się na uchylenie tej uchwały. No i tutaj radni Prawa i Sprawiedliwości będą musieli wytłumaczyć swoim mieszkańcom, dlaczego nie chcą 2 miliardów euro pieniędzy unijnych. Ale to jest bardzo gorzka radość. Znaczy, ja uważam, że te uchwały i ta dyskusja wokół tych uchwał spowodowała bardzo duże szkody też społeczne. Oczywiście z jednej strony mieliśmy duży opór społeczny, fajnie zmobilizowało się społeczeństwo obywatelskie, no wszyscy, też dobrze zadziałała Europa, Unia Europejska, Komisja Europejska, ale ja po prostu uważam, że wprowadzenie w życie jakiś czas temu tych uchwał, a potem dyskusja wokół nich spowodowała cierpienie bardzo wielu ludzi. Znaczy, dyskusja była ohydna, dyskusja była obrzydliwa. Jak się czyta stenogramy z posiedzeń tych sejmików, jakie głupoty, jakie farmazony opowiadano o społeczności LGBT, wymyślano jakieś teorie o ideologii LGBT, czegoś, co nie istnieje tak naprawdę, to widać, że to było potrzebne Prawu i Sprawiedliwości do tego, żeby jak zwykle podzielić społeczeństwo, znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. No, Prawo i Sprawiedliwość nie może żyć i funkcjonować bez znalezienia sobie kozła ofiarnego, wokół którego buduje jakąś złą narrację. No, trzeba jednak przyznać jedną rzecz, że ci, którzy twierdzili od dawna, że może Unia Europejska jest taka, no nie wiem, nierychliwa, taka powolna, że tylko straszy, że będą jakieś sankcje, no dzisiaj ci wszyscy zobaczyli, że jednak bycie w Unii Europejskiej wiąże się także z możliwością nałożenia sankcji. I ta rzeka pieniędzy po prostu mogła ominąć te województwa. No, trzeba wybrać. Albo homofobia, pogarda, dyskryminacja i taka wojenka ideologiczna z Unią Europejską, albo pieniądze i poszanowanie godności człowieka. No, dzisiaj PiS wywiesił białą flagę, przynajmniej w części województw. Dzisiaj PiS się cofa, bo wie, że straciłby bardzo wiele, bo Polacy są pragmatyczni i wiedzą, że
pieniądze są potrzebne, ale to nie jest koniec tej wojny. Jestem przekonany, że to jest tylko jeden krok do tyłu i trzeba być uważnym, trzeba patrzeć PiS-owi na ręce, bo za chwilę znowu wyskoczą z czymś, co będzie generowało pogardę czy dyskryminację i po prostu trzeba być uważnym. Dzisiaj natomiast trzeba się cieszyć, choć jest to gorzka radość. PiS wywiesił białą flagę, cofnęli się. Jak nie, jeśli nie homofobia, to pieniądze i z tego się też cieszę. Tak, zresztą pieniądze to zupełnie też odrębna sprawa, chociażby w przypadku właśnie tego, co z Turowem się dzieje, ale jeszcze zostając przy tej narracji, bo z jednej strony fajnie, że tutaj jest ten krok do tyłu, tak jak pan powiedział, no ale z drugiej strony Kaja Godek nie odpuszcza. Projekt Stop LGBT następny, cokolwiek by miał znaczyć, trafić ma do pierwszego czytania. Kaja Godek, rozumiem, że szczęśliwa i zadowolona. Nie wiem tak naprawdę, o co tej pani chodzi, ludziom, którzy pod tym projektem się, szczerze mówiąc, podpisali. No, co nie zmienia jednak faktu, że jakieś procedowanie tego czegoś będzie. No tak, będzie. Ja jestem zwolennikiem oczywiście procedowania projektów obywatelskich. Rozumiem, Kaja Godek zebrała 140 tysięcy podpisów, tak, i będzie znowu z mównicy sejmowej zionęła nienawiścią, homofobią i pogardą. Będzie poniewierała osobami LGBT, ale to Prawo i Sprawiedliwość stworzyło jej te mechanizmy, bo jest taka możliwość uznania projektu obywatelskiego za niezgodny z podstawowymi regułami konstytucyjnymi i niedopuszczenia go do pierwszego czytania. I oczekuję od pani marszałek Witek, że stanie na wysokości zadania, choć może to jest jakieś marzenie ściętej głowy w przypadku pani marszałek Witek, i niedopuszczenia tego projektu pod procedowanie, pod obrady. No, są środowiska w Polsce, które ciągle chcą budować swoją pozycję polityczną na uprzedzeniach i na pogardzie, jak powiedziałem. Kaja Godek gdzieś tam ze swoim środowiskiem wpisuje się w ten niszowy obszar, ale co najgorsze... Niszowy, ale skuteczny, dlatego że to Prawo i Sprawiedliwość, z tego co widzę na korytarzach sejmowych wczoraj, przedwczoraj, spotykali się z nią w restauracji, pili z nią kawę i omawiali jakieś strategie. I to jest naprawdę niezwykle niebezpieczne, bo ten projekt ustawy godzi tak naprawdę w podstawowe zasady konstytucyjne. Wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, wolność wyrażania opinii. Jeśli projekt Kaji Godek wejdzie w życie, to tak naprawdę cała dyskusja o jakimkolwiek aspekcie życia osób LGBT będzie musiał zostać wyrugowany z życia publicznego. Nauczyciel nie będzie mógł powiedzieć w szkole o tym, że są różne orientacje seksualne. Ktoś na ulicy nie będzie mógł złapać partnera czy partnerkę za rękę. Ktoś na przykład wywiesi, tak jak gdzieś tutaj niedaleko mijaliśmy, na balkonie tęczową flagę, to także będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Za co? Za to, że promuje niestandardowe, jak to mówi projekt Kaji Godek, zachowania seksualne. Więc otwieranie, projekt, czy przyjęcie, czy procedowanie projektu Kaji Godek, to jest otwarcie puszki Pandory, otwarcie, takie rozszczelnienie tamy po to, żeby to homofobiczne szambo lało się w przestrzeni publicznej. Czy zmiana konstytucji według pana to jest dobry kierunek i dobre rozwiązanie? Ten temat pojawił się w przestrzeni publicznej za sprawą Donalda Tuska, który mówił, że jeżeli w ogóle jakiekolwiek rozmowy, co absolutnie pewnie nie powinno mieć miejsca w sprawie nawet polexitu, no to trzeba by zmienić konstytucję, żeby proporcjonalnie zwiększyć tak, która będzie mogła głosować za lub przeciw. Dla mnie to jest niebezpieczna propozycja i tak jak nikt nie może zarzucić mi czy lewicy niechęci do Unii Europejskiej, bo przecież lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, jesteśmy najbardziej proeuropejskim ugrupowaniem, to dla mnie to jest niebezpieczny precedens, dlatego że rozmowa z Prawem i Sprawiedliwością o konstytucji, o zmianach w konstytucji, może otworzyć taką
takie pole do dyskusji o kolejnych zmianach w Konstytucji. I ja, pani redaktor, ja jestem przekonany, że nawet możemy wprowadzić, nie wiem, 0,9 tej większości, czy nie wiem, 0,99 do tej większości, to Prawo i Sprawiedliwość, jeśli będzie chciało wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, to i tak to zrobi, bo nie będzie przestrzegało przyjętych przez siebie reguł. Już słyszymy też, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje wejść w targ z Donaldem Tuskiem i mówi, okej, jesteśmy otwarci na dyskusję o 2/3 w zamian za wpisanie do Konstytucji przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych, tak? No to jeśli oni zapowiadają takie propozycje do negocjacji, to ja się boję, że za chwilę Prawo i Sprawiedliwość powie, okej, zgodzimy się na 2/3, ale jak wpiszemy na przykład zakaz związków partnerskich w Konstytucji, albo zakaz całkowity aborcji, tak jak chciał Marek Jurek jeszcze 15 lat temu. Przecież oni w swoim projekcie konstytucji sprzed 10 lat mieli dokładnie to wpisane. Zakaz związków partnerskich i ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I ja boję się bardzo tego, że z Prawem i Sprawiedliwością nie da się wynegocjować dobrej ochrony naszej obecności w Unii Europejskiej. No konstytucji się przestrzega, a nie konstytucja się zmienia. I ci, którzy od 6 lat plują na konstytucję, niszczą konstytucję, depczą konstytucję i co dzień w dzień i nagle z nimi mamy siadać do negocjacji o zmianie konstytucji. Dla mnie to jest niebezpieczne i lewica jest dosyć sceptyczna wobec tych pomysłów, bo konstytucja zawiera dobre bezpieczniki dla naszej obecności w Unii Europejskiej i nie potrzebujemy negocjacji z łamaczami konstytucji, nie potrzebujemy takich negocjacji. Zwłaszcza, że myślę, że w przypadku, znaczy mam nadzieję, że absolutnie nigdy do tego nie dojdzie, ale jednak w przypadku głosowania, podejmowania decyzji w sprawie Polexitu, no to chyba jednak powinno być tak, jak w przypadku podejmowania decyzji, czy chcemy w tej Unii dokładnie być. Dokładnie, naród się wypowiedział. Naród się wypowiedział, było referendum, więc jeśli mamy cokolwiek zmieniać, to porozmawiajmy o wprowadzeniu obligatoryjnego referendum i tyle. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość wie, że jest to samobójcza sytuacja, bo ponad 80% Polaków popiera naszą obecność w Unii Europejskiej, więc nie podejmą tej rękawicy. Natomiast siadanie do stołu z tymi, którzy plują na konstytucję dzień w dzień od 6 lat, uważam za PR-owe tylko przedsięwzięcie i tak naprawdę sam Donald Tusk nie wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie z nim taką rozmowę. Jestem o tym przekonany. Jak pan zareagował, jak pan wczoraj usłyszał decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie TVN24, tak naprawdę podjętą w ostatniej możliwej chwili? No ale to jakby jedna rzecz, a druga w sprawie przyjętej uchwały dotyczącej tego, jak ta koncesja powinna wyglądać tak naprawdę i jakie zapisy powinny się w niej znaleźć i że Trybunał Konstytucyjny tym powinien się zająć. Ja uważam, że członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji otarli się odpowiedzialność karną, dlatego że 19 miesięcy postępowania nad rzeczą prostą, przecież to nie jest nadanie nowej koncesji, tylko rekoncesja, to jest 19 miesięcy gierki ze społeczeństwem na polecenie Kaczyńskiego. 19 miesięcy trzymania w niepewności wielkiego koncernu medialnego to jest po prostu moim zdaniem prawie przestępstwo. Natomiast bardziej kuriozalne jest to, co wydano wcześniej, kilka minut przed tą decyzją o koncesji, czyli uchwała. Czy uchwała w wydaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest bublem prawnym i to jest szmelc prawny tak naprawdę. Jak się czyta ten świstek papieru, to widzimy, że tam ani logiki, ani przestrzegania podstawowych reguł prawnych nie ma. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stworzyła sobie własną podstawę prawną, weszła w buty ustawodawcy, czyli Sejmu, i wymyśliła sobie jakieś przepisy, które nie istnieją. To po pierwsze. Po drugie, zaprzeczyła sama sobie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powiedziała, TVN24 nie ma podstaw do tego, aby ubiegać się na gruncie obecnie obowiązujących przepisów o koncesję. Chwilę potem wydano tę koncesję. Więc nie wiem, albo TVN nie spełnia kryteriów, albo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji złamała prawo, które sama sobie wymyśliła. Ale to jest jeszcze mała rzecz. Trzecią rzeczą, najgroźniejszą uważam, i to jest ta łyżka dziegciu w tej beczce miodu, kiedy cieszymy się, że TVN24 dostał tę koncesję, to jest zapowiedź ścigania TVN24 w przyszłości za niespełnianie kryteriów, które jeszcze nie istnieją. Czyli mamy bardzo jasną zapowiedź w
w tej uchwale, że TVN24 nie spełnia kryteriów i na podstawie przepisów Krajowa Rada będzie ścigała. I czwarta najważniejsza rzecz. Prawo i Sprawiedliwość stworzyło system naczyń połączonych różnych instytucji. Już jest zapowiedź, że będzie skierowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Czyli mamy tak, jeśli nie drzwiami, to oknem. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stworzyła podstawę, to się podrzuci Sejmowi, Sejm złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny powie bardzo jednoznacznie, no, konstytucyjny organ w postaci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uważa, że mamy do czynienia ze złamaniem prawa, więc wyeliminują te przepisy z systemu prawnego i w ten sposób za parę miesięcy znowu pojawi się groźba pozbawienia koncesji TVN czy innych podmiotów. To jest najgorsze. Dzisiaj w państwie PiS mamy stworzony system naczyń połączonych w postaci instytucji publicznych, które żerują nawzajem sobie różne decyzje. Krajowa Rada podrzuca piłeczkę Sejmowi, a ten podrzuci piłeczkę z Krajowej Rady Trybunałowi, który wiemy, w świetle tak, oczywiście podejmie decyzję, że TVN nie ma. A w tym wszystkim rola prezydenta? No, prezydent chyba się ciągle waha, ale mam nadzieję, że... Znaczy, dzisiaj wszystkie oczy zwrócone są na prezydenta Dudę. I to on ma w ręku bardzo ważny instrument w postaci zawetowania tej ustawy, którą być może uchwalimy niedługo w Sejmie. Znaczy, ja nie będę za tym głosował. Ale Kaczyński ma już drugi plan. Nawet jeśli Duda zawetuje tę ustawę, to oni podrzucą piłeczkę Trybunałowi Konstytucyjnemu i powiedzą, no, myśmy chcieli chronić media w Polsce, ale Trybunał powiedział inaczej. Trzeba TVN wyrugować z przestrzeni publicznej. Dlatego trzeba być uważnym, patrzeć na ręce i nie cieszyć się przedwcześnie, bo uważam, że to jest dopiero uwertura do tego, co będzie działo się z mediami. Dokładnie miałam to powiedzieć, że wiemy już doskonale, że internet to jest kolejny krok gdzieś tam pewnie w planach przewidziany. Oczywiście. Więc... To jest... Każde autorytarne rząd zaczyna od dwóch rzeczy, kiedy chce się umocnić we swojej władzy. Od wolnych sądów i od wolnych mediów. Dlatego trzeba bronić i wolne sądy i wolne media. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki serdecznie. Miłego dnia. Dzięki, miłego dnia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Krzysztof Śmiszek był razem z nami.